Dzień dobry bardzo! Ja jestem Piotrek i jestem jak nie wiadomo co, a dzisiaj będę odpowiadał na pytania z Instagrama i będą one bardzo trudne, w sensie takie, które zadaliście mi na Instagramie, w okienku, tym co się zadaje pytania, ale to chyba jest oczywiste, po co ja to mówię, pod gradobiciem pytań. Gotowy? Nie, no to już nie masz wyjścia. Już Nigdy się nie można nagrywa. być gotowym. Najlepiej jest nie być gotowym i czekać na to, jak zaskoczy cię świat, być otwartym na to, co wtedy jest najpiękniej. Nie da się być gotowym na życie. To jest złudzenie. Oho, zaczyna się! <laughs> Filozoficznie. Jak zdołałeś się przekonać do pierwszej podróży w pojedynkę? Nie trzeba było. O, nie, ja pamiętam, że ja w sumie chyba nawet nie wiem, czy ja tu gadałem w podcaście, ale ja pamiętam, że ja po, pojechałem pierwszy raz sam w pojedynkę. Jak się pokłóciłem z dziewczyną? To jest wtedy najbardziej taki katalizujące momenty kryzysowe, w których Albo się rozstajemy, albo się coś dzieje takiego niefajnego. Wtedy jest takie postanowienie jakiejś zmiany, szaleństwo i tak dalej, a wcześniej brakuje na to odwagi. To ja tak miałem, że jakoś nigdy nie myślałem. nie, Ja się po prostu bałem sam pojechać, bo a jak sobie nie poradzę, a przecież tu trzeba samemu będzie gadać, a tu trzeba coś i się zesram zapewne ze strachu i będę... I, no i będę taki nieporadny i kto za mnie to załatwi, bo tak, to jak z kimś pojadę, no to ktoś pójdzie gadać, ten zawsze odważniejszy, czy ten, który taką rolę sam, samoistnie podejmuje, zawsze ktoś taki jest w grupie, nawet jak są dwie osoby, zawsze ktoś jest taki choć 5% odważniejszy i on idzie, zagada, czy, czy wejdzie do tego miejsca, bo tu trzeba coś zagadać i nawet nie chodzi o brak umiejętności językowych z tylko rodzaj strachu, a to jest najpiękniejsze do wyjścia własnej strefy komfortu i takiej bezpieczeństwa swojego, które jest... No, będę tylko... No, że to nie wypada też, bo co? Ludzie pomyślą, że jestem samotny, skoro sam jeżdżę, smutny pewnie. A siedzę. to jest to samo, jak pierwszy raz pójść samemu do kawiarni i usiąść i myśleć, tak, pewnie wszyscy na mnie się patrzą i myślą, ale żałosne, on jest samotny, Smutne to jest, że musi sam przychodzić tutaj, bo nie ma z kim, ale żałosny. No, że ludzie niby tak myślą. Nikt nie myśli tak, a jak nawet myśli, to znaczy, że on tak się czuje, no bo inaczej nie ma powodu myśleć, bo myślimy to, co mamy w głowie, tak jak ja nie wiem, nie myślę teraz. Nie dobra, pomyślałem. O narkotykach, bo zacząłem myśleć o czym ja bym naturalnie nie myślał, ale to dlatego, że sobie to wzbudziłem. No dobra, ale mówisz, że zmotywowało cię do tego kłótnia z dziewczyną, ale i przyszło do ciebie akurat podróż sam, no ale musiałeś o tym już jakoś wcześniej chyba myśleć, Czy, bo, no bo skoro podjąłeś taką decyzję w przypływie e, tych emocji, nazwijmy cierpienia no to znaczy, że temat raczej był grany w głowie wcześniej i coś cię przed nim powstrzymywało, czy... No bo jak to było, że jednak pojechałeś? Jest tak, że się... Jest strach przed nieznanym, że nie pojadę, bo jest to straszne. Ale znaczy, że myślałeś już o tym wcześniej. Tylko Pewnie tak, no ja to myślisz, pamiętam wszystko nie, no, 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 Wiem, chodzi mi o to, że <suszę> ja jak no, nie. pojechałam pierwszy raz sama... To też byłam po rozstaniu, i to już było jakieś parę miesięcy po rozstaniu, no i też wcześniej zupełnie o tym nawet, po prostu nie myślałam o tym, mimo że z mojego otoczenia moja przyjaciółka jeździła już sama. Mhm. Ja w ogóle o tym wcześniej nie myślałam, i faktycznie jak się rozstałam, to, to miałam taki dobra, no to to jest wystarczająca motywacja, żeby coś zrobić, żeby coś w moim życiu się działo, żeby nie myśleć o tym. I to była taka motywacja, żeby wziąć się w garść. Ta podróż no. samemu. No to jest ciekawe, że właśnie rozstania z reguły, szczególnie, są tymi momentami, w których można to wszystko przekuć w działanie: ten smutek, gniew, frustrację, w działanie. Nie zawsze ludzie to robią, ale to jest dobry moment, no bo trochę się nie ma nic do stracenia. Ale no, ja pamiętam, że ja się po prostu bałem, że. No nie wiem, nie poradzę sobie tam. Nie, że zginę i się zgubię i nie wrócę, no bo to nie, nie jest tego rodzaju strach, tylko on się wiąże z tym, że jak sobie nie poradzę, że... Czyli myślenie o sobie, że jestem tak nieporadny i taki jakiś w ogóle nie umiem sobie w życiu radzić, że na pewno sobie tam nie poradzę, gdzie finalnie okazuje się, no dlaczego miałbym sobie nie poradzić. Albo to jeszcze jest strach przed nieznanym, że a jak tam są tacy ludzie, którzy nie wiem, nie lubią Polaków czy kogoś, no jakieś abstrakcyjne to są myśli w głowie. Albo jak tam jest niebezpiecznie i mnie okradną, i co ja zrobię? Oczywiście są niebezpieczne miejsca, wiadomo, ale z reguły to tak nie jest. Albo. A jak. Będę tam sam. To z kim ja będę rozmawiać. Z kim ja będę się śmiać. Bo nawet kłócić, płakać, nieważne. Z kim ja będę to przeżywać? A jak będę się nudzić? A jak wrócę już do tego pokoju, to co ja będę robić? No z kim ja pogadam? Co będę na Messengerze? Da zadzwonię do kogoś? No mogę, ale chyba nie na tym też to polega. No bo. A z kim ja z reguły alkohol na wyjazdach? To z kim ja będę pić? Najgorszy problem. No właśnie, absurdalny oczywiście. Ja mówię o okresie, w którym się więcej tego alkoholu piło, i szczególnie wyjazd, no to co? Wyjazd to bomba do ostatniego odkręcenia korka, nie? I to wszystko się w głowie gdzieś. Nie, no to przecież przez to sobie tak naprawdę nie poradzę, czy się tak bardzo głęboko podświadomie, zapominając o tym, że przecież jadę ze sobą. Będę rozmawiać ze sobą. Mogę się napić piwa ze sobą, jeżeli bardzo mi na tym zależy, a może właśnie wcale tego nie potrzebuję, żeby dobrze się tam bawić. Może z kimś tam pogadam, kogo poznam. Jak nie, mogę też z nikim nie rozmawiać. Jest to czas dla mnie, pobycia ze sobą. Nie było takiego myślenia, że przecież jadę ze sobą. I może być fajnie. Może być fajnie, może właśnie dzięki tego czegoś się nauczę i zrozumiem. Może nauczę się czas spędzać sam nawet, w odległym miejscu. Będę dzięki temu no, silniejszy w sobie, no bo jakby się coś wydarzyło, niezależnie co gdzieś będę, to wiem, że umiem sobie ze sobą sam pobyć, spędzić ten czas dobrze, pozwiedzać czy porobić co bym tam chciał w tym miejscu. I wyjdę dzięki temu po prostu silniejszy. Finalnie jest to prostsze niż się wydaje. Można spakować plecak i właściwie zaraz gdzieś jechać, zakładając, że się ma na to siano, nie? Naprawdę, to jest prostsze niż się wydaje. To jest, no nie wiem, jak ja sobie wsiadłem do pociągu w Rzymie do Paryża, ja dwa dni wcześniej miałem tam nie jechać. Wsiadłem, wysiadłem w Paryżu zaraz, znaczy zaraz, no potem, nie wiem, ośmiu godzinach czy ilu. I poszedłem i byłem tam, wiesz, co z tego. W sensie... I też tam byłem sam. Czy wiele różnych takich rzeczy, że to właściwie można wsiąść, pojechać? Do Berlina jeździ pociąg z Warszawy codziennie. Z Poznania też, z Krakowa chyba też, nie wiem. Pierwszy raz jechałam autobusem. Z Warszawy do Budapesztu ponad 10 godzin i jeszcze stojąc na przystanku. Chciałaś uciec. Tak, pisałam do koleżanki, Przyjdź że po mnie, ratuj. ...że stoję pod tym i że ja się waham, czy wsiąść, bo, bo się trochę boję, Nieznane. bo czuję lęk. Ale że to jest koleżanka, która sama już wcześniej jeździła, no to ona mnie, wiadomo, uspokoiła i była taka dobra, tam dasz sobie radę i tak dalej. Ale to też. Um, było owiane jakimś tam lękiem, ale no nie dałam się i w sumie to jest spoko, bo wróciłam bardzo z siebie dumna, zadowolona. Ile Odkryłam to daje... jakieś właśnie swoje nowe jakieś tam rzeczy. Ale też i lęki tak. oswojone. To jest coś takiego, że w wielu wypadkach, jeżeli stoimy gdzieś ja przynajmniej już tak doszedłem, jeżeli ja Boję się tam wejść, nie, nie że dlatego, że tam stoi czterech karków i, i, i raczej nie powinienem tam wchodzić, tylko boję się wejść, nie wiem, do tej miejscówki kawiarni, bo coś, nie że ona jest groźna, tylko coś takiego wiesz, to znaczy, że ja tam muszę wejść. Że, to mnie tylko powstrzymuje mój strach, który jest lękiem, który jest tylko w mojej głowie, bo ja się czegoś boję, a boję się, że na przykład tam wejdę i nie wiem, powiedzą mi to nie dla pana miejsce, albo wejdę i mi się coś nie spodoba i się zawiodę, czyli siebie tak naprawdę jakoś obniżę, albo właśnie powiedzą mi nie ma miejsc i co ja, ojku, ojku, no, no i co z tego? To nie o mnie, to nie do mnie, to, to albo mi się coś tam nic, nic, nie wiem, to jest. To jest tak jak pójście samemu do kawiarni restauracji. Niech ktoś tak myśli. Co to za różnica? Niech kelner myśli o jaki głupi przyszedł sam bez bez w ogóle samotnik. Jak tak myśli, to jego sprawa. Jakie to ma znaczenie? Prawdopodobnie jak tak myśli, to musi to być jego lękiem też. Czyli w sumie dobrze, że tak myśli. Jesteśmy razem wtedy w tym samym wszyscy utopieni w swoim zabawnym bagienku, które nas tapla przyjemnie w życiu. Albo i nieprzyjemnie, może bardziej. Jak radzić sobie z monotonnością życia? Co robić, żeby życie nie było monotonne? No po prostu wyłącz teraz ten odcinek podcastu i zacznij tańczyć, niezależnie gdzie jesteś. I już tak naprawdę przestanie być monotonne. Proste, a zarazem trudne, bo się okaże, że. A co ja będę tańczyć? No, na przykład na ulicy. Trudno. Ale nawet się okaże, że może być trudno zatańczyć w obecności swoich rodziców, partnera bądź znajomych i zatańczyć, zacząć nagle. Ja pamiętam, że sobie ostatnio czytałem, było w jakiejś książce, że no i teraz powiedz na głos swoje imię. Tak, nie, nie pamię... nieważny jest kontekst. I właśnie leżymy z Karoliną, coś tam i ja tak wiesz. Piotrek! No ja najpierw myślę, że co ja będę mówić bez sensu, ale ja myślę, ej, przecież no, leżę z Karoliną jakby Piotrek, wiesz, a wydaje się to najpierw, przecież to bez sensu, nie? A przecież to jest właśnie niemonotonne, że powiem, no, wiesz, wydaje się to głupie, no bo czemu miałbym znienacka, bez kontekstu, wiesz, siedzi w ciszy każdy coś czyta. E Wiesz, możesz powiedzieć swoje imię. Wydaje się to wariat, czy co? No nie, no wiesz, nawet po tym mówię, no, bo tak było w książce. W się sensie to nawet nie chodziło o tłumaczenie, ale wiesz, to są te tak naprawdę monotonie, bo my nie chcemy, chcemy, żeby było monotonne życie, bo się co, każdy z nas boi. Tak, ale czy... To... Zrobić, o idąc trzeba teraz jak idziesz, zrób przykuca po prostu, no tak, no. I zobacz, co się stanie, jak życie stanie się od razu piękniejsze. W jakimś stopniu tak, bo przykuc jest tą wyrwaniem z monotonii. Ja na przykład mam takie przykuce, które jechałem rowerem, zatrzymałem się i zrobiłem przykucę i ja pamiętam je. Na przykład byliśmy w Rzymie na jakimś placu, nie pamiętam tych włoskich nazw, takim dużym i właśnie Karolina mówi przykuc i my byliśmy w czwórkę i wszyscy zrobiliśmy przykuca. Jesteś Polacy. O kurwa, nie spodziewałem się, obok stali, nie? My to zrobiliśmy, wiesz, sekunda i wstaliśmy i idziemy dalej, więc to jest wyrywanie z monotonii, takie drobne, nonsensowne w sumie rzeczy, tak naprawdę. Właśnie, to chyba nie chodzi o takie duże rzeczy, uh -huh. że nagle coś nie wiadomo co robić. Tak nagle się spakuję i życie. do Bangkoku wyjadę. Tylko takie małe, nie? Nie umiem takich małych, to jak mam zrobić coś, wiesz? Więc coraz większego, co mnie wyrywa z mojej codziennej monotonii. To wyrwanie z monotonii to nawet codziennie jem kanapkę jakąś, to może dzisiaj w ogóle nie zjem kanapki, tylko zrobię sobie danie, którego nawet nie wiem, nie wiem, z omleta, nie, omlet jest dosyć pospolity, nie wiem, e, wiesz, zrobię sobie, nie mam pojęcia, co, coś takiego szalonego do jedzenia, w sensie nawet... Nie wiem, ten owiem pierogi z musztardą w środku taką z gorczycą. Co? <grafię> nie wiem, czy to byłoby dobre, no ale wiesz, chodzi o jakoś. Nie, no, to nie byłoby raczej dobre, ale no. Czy to też nie jest tak, że w sumie uważa się swoje życie za monotonne, a jednocześnie oczekuje się czegoś właśnie wielkiego. I uważa się, że tylko to wielkie rzeczy mogą zmienić życie na nie monotonne. Bo to jest takie filmowe. Trochę popkultura nas tego nauczyła, że wielkie rzeczy. Szczególnie jak widzisz social media i potem myślisz, że ludzie robią takie fajne rzeczy i one są cały czas nowe i chciałoby się tak samo, to wiadomo, że jest jakaś wykreowana rzeczywistość albo ktoś jest po prostu jakoś... Obrzydliwie bogaty. No albo taki ma też podejście do życia, różne są. Ale tego... chodzi o to, że potem jest takie oczekiwanie, że to musi być wielkie boom. Wielkie boom to znienacka z reguły przychodzi, właśnie. Na przykład rozstanie boom i, i wielkie, tylko właśnie potem się okazuje, że nikt nie chce tego wielkiego boom, bo to jest złudzenie. Zresztą, no jakbyś siedziała monotonnie, tylko nie wiem, przeglądała ciągle Instagrama, TikToka. Czasem oglądała seriale i nagle by ktoś do ciebie zadzwonił: Słuchaj, mam zajebiste darmowe dla ciebie bilet, bo się wykruszyła osoba z ekipy. W Himalaję lecę. Gdybyś powiedziała: N -n Nie, nie jestem gotowa. N -n no wiesz, tu ja mam. Akurat mam dużo na głowie. Skrólujący, wiesz, Instagrama. I prawdopodobnie byś się pewnie wykickała z tego. <torsłownictwo> Jakoś. Chyba, że ktoś byłby bardzo naciągnąłby Cię w to. A gdybyś miała jakąś duszę, nawet nie duszę, tylko właśnie ciągłe wyrywanie się z monotonii, dużo łatwiej byłoby Cię, gdyby z znienacka to się pojawiła taka opcja, która jest, wiesz, wielkim boom. Tak to często my tego bum się boimy, przynajmniej ja zawsze się tak bałem, jak zawsze były jakieś możliwości, o ktoś mówi, no to chodź polecimy do Londynu, a ja nigdy nie byłem za granicą i myślę, wiesz co, ja teraz, nie to, że nie mam pieniędzy faktycznie, ja mam teraz dużo pracy, coś wiadomo, jakieś bla bla bla, wymyślanie i przed sobą, no tak gówno, prawda, że nie miałem hasy, czy tam coś, nie, czasu, bo to nie, że na rok, tylko nawet, wiesz, na weekend, bo był strach bo nie potrafiłem wyjść z tej monotonii na co dzień, że właśnie będę szedł i zrobię przykuca, gdzie ktoś może pomyśleć, debil, no i ich tak myśli. No tak, ale to jego myśl. Czy czasami też monotonia nie jest po prostu czymś normalnym? Trochę i tak. I można się uzależnić od tej dopaminy, która towarzyszy no można. ciągłemu wzbudzaniu tej niemonotonii, że coś się dzieje w życiu, że jest tyle emocji, tyle wrażeń. Ale w monotonii też trzeba, jakby. Chyba... No, nauczyć się w niej żyć jak najbardziej w sumie, no bo. No ale jedno jest pewne, że jest zmiana w życiu, nie? Więc tak naprawdę, jeżeli ja odrzucę zmianę, czyli tylko monotonię wezmę, to ja właściwie jakbym umarł żywotnie. A. No monotonią nawet wbrew pozorom, patrz, medytacja, monotonia czy nie? Czyli siedzenie w ciszy, nieważne, leżąc, siedząc, nie robiąc nic, zamknięte oczy, tylko siedzisz. Czy monotonia czy nie? Tak i nie. Dlaczego, że tak? No bo monotonia, no bo w teorii robisz ciągle to samo, mhm. ale nie monotonia, bo to może być coś przyjemnego, coś ekscytującego i za każdym razem... Dający ci po prostu pozytywne jakieś dwa. Nie, nie, znaczy, czasem może być mogą być niepozytywne, no. ale to, co jest w tym najciekawsze, jeżeli jest się dostatecznie uważnym, to przecież za każdym razem coś nowego doświadczysz, nowego, nowych odczuć w ciele, nowych głębszych może dojść do rozluźnienia ciała, może głębszych przeżyć zarówno dobrych, jak i złych w sensie emocjonalnym. Każde doznanie będzie za każdym razem to będzie inne, chyba że nie będzie się uważne mi uznać, ale nuda kończę po minucie. Bo zawsze tak naprawdę w tej pseudo monotonii, każdego razu jednego możesz się popłakać, drugiego być tak, srak. I to jest tak naprawdę, że umiejętność znalezienia nawet w tym, że siedzisz, bo w tym jest. Nie monotonia, bo jak się uważnie skupisz, to po jakimś czasie możesz do, dojść do takiego rozluźnienia ciała umysłu, który nie był na przykład rok temu realny dla ciebie, wręcz czyli ciągle coś nowego. Dzz, 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 mózg rozjebany. Jakie było twoje największe marzenie od dziecka i jakie masz plany na przyszłość? Myślę, że to nawet nie ma znaczenia, jakie się miało marzenia za dziecka, bo po pierwsze one były bardzo okrojonego świata. Się, wiesz co, ja widziałem podwórko, w centrum białego stoku, nie, i u babci się... Światowy człowiek! Ale to nawet nie wiesz, nawet nie w tym tylko sensie, ale no jednak jako dziecko mam no, bardzo okrojone. To nie wiem co mogło być moim marzeniem, ja chciałem być piłkarzem, wiesz, no, ale... no bo się oglądało piłkę nożną, i grało w FIFA, ale jakby... Nie, nawet nie wiedziałem, że nie wiem, można być... Influencerem. Nie, to, to, to też, ale nie było nawet czegoś takiego, ale nawet nie wiem, prawnikiem pewnie nie wiedziałem w tym momencie, że można być, bo miałem lat 9 na przykład. Abstrakcyjne. Prawnik, albo nie wiem, no wiele rzeczy, nie. I plany na przyszłość są takie, żeby żyć spokojem ducha, niezachwianym e, tym. No, nie, nie wiem, nie, nie planuję, że będę coś... Nie masz planów, tak? Co ja wiem, co ja będę za 5 lat robił się zmierzam do tego, żeby umieć śpiewać, skończyć pisać książkę, bo niby coś napisałem, ale nieskończone, coś tam jest popisane, ale przede wszystkim spokój takiego ducha, że umiem wyciszyć się, być cichy wewnątrz, mimo że nie, że jak posąg, że umiem płynąć w życiu z radością. Z nurtem, ale w swoim kierunku nurtu. Z ciszą wewnętrzną, taką nie, że właśnie się ciągle lękam, że nieśmiały, coś, lęk, 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 że ten, to, to by było najpiękniejsze, że płyniesz sobie tym nurtem i nawet jak się wrócisz, albo tam rzeka czasem zawinie, to ona i tak płynie do celu, nawet jak ma zawiłą drogę, to sobie tak wiesz, ale nie, że przypadkowa to wpłynę w lewo, tylko właśnie w tym celu takiego spokoju wewnątrz, żebym mógł robić w życiu to, co mam mi sprawiać radość. Jak pogodzić się z tym, że w życiu nie jesteśmy w stanie doświadczyć wszystkiego, czego byśmy chcieli? Myślę, że nawet się z tym nie trzeba godzić. Bo w sumie czy się godzisz z tym, że. Jutro będzie 13 godzina i o tej godzinie coś będzie. W sensie to jest nieuniknione. Tak będzie, wiesz. Albo czy, po, czy się chcesz godzić, czy nie godzić z tym, że będzie dziś noc? No i tak będzie, nawet jak się na to nie zgodzisz. Możesz wszystko spróbować zrobić, żeby nie było nocy. Możesz od niej uciekać, wiesz, biec w tę stronę, gdzie nie ma nocy. Lecieć, ale no i tak jest, no i tak będzie. Nawet. Prezydent nie może doświadczyć wszystkiego, bo na przykład nie może pójść sobie do żabki na hotdoga, komu musiałby mieć ochronę i. W... No tak, no. No tak, no. A z drugiej strony można powiedzieć, a ja nie doświadczę prawdopodobnie w swoim życiu, by... jak to jest być prezydentem. Albo na przykład Kanye West, czy jakaś wielka gwiazda, nie może doświadczyć tego, że właśnie sobie pójdzie w jakimś randomowym nawet mieście na plac zabaw i po, 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 boja się na huśtawce, bo zaraz ktoś mu zrobi zdjęcie prawdopodobnie w większości świata. Czyli w sumie też z jednej strony ja nie mogę doświadczyć, jak to jest być Kani Westem, wielkim jakimś tam człowiekiem w znaczeniu tak postrzeganym, nie znaczy, że on jest wielki. Tak jest w umysłach naszych. A ja z kolei mogę iść na plec zabaw i se się i mieć to gdzieś, nie? Mogę pójść potem do żabki uwalić się sosem z hot-doga i iść ulicą. Może ktoś zwróci uwagę, nie? Ale to, wiesz, nie będzie, że zaraz... Nie to, że on nie może, on też to może, ale ma na przykład obarczone czymś, nie? Po co się z tym godzić, jak to jest właściwie pewne? Po co się temu przeciwstawiać? No oczywiście to się wiąże z tym fomo, że, yy, że pewnie coś przegapię w życiu. I tak przegapię. Zobacz, co siedzimy, gadamy i tak przegapiamy. Coś w centrum teraz miasta w Warszawie dzieje się tyle, a tylko w Warszawie w centrum. A jeszcze ile jest innych miejsc na świecie w tym momencie, w których coś się dzieje. Więc tak czy siak my przegapiamy, bo ja nie mogę teraz w Nowym Jorku być. Może w sumie chciałbym być, ale z drugiej strony wtedy nie byłoby mnie tu. Ja zawsze, jak jest ładna pogoda i świeci słońce. I muszę coś robić innego niż być na podwórku, to mam zawsze takie, że przegapiam ładną pogodę. I taki jakiś czuję żal z tego powodu zawsze. No tak, czasem tak jest, się przegapia, ale z drugiej strony, jeżeli będzie się starało w życiu mieć, tak wiesz, jakąś radość z tego, co się robi, no to z drugiej strony, okej, okay, tam jest też fajnie, ale tu też jest fajnie, wiesz. Jeżeli mi się nie podoba, co teraz kwiet, trzeba coś zmienić. Jeżeli mi się nie podoba, że marnuje życie na skrolowaniu, trzeba odłożyć i właśnie wyjść. Co innego, jeżeli to scrollowanie mi daje taką radość, że reguły tak nie jest, to wtedy nie żałuję, że mnie tam nie ma. Z reguły żałujemy. Bo nasze, nasze życie jest monotonne i w maraźmie. Skąd wiesz, co mówić, czemu wychodzi ci to genialnie? Nie mam pojęcia, ja po prostu sobie gadam. <laughs> się nauczyłem już trochę, żeby nie zastanawiać się. W sensie, o, to jest to, że by mówić to, co się czuje. Albo doświadczyło, w, wiesz, z głębi. Nie zawsze nawet jest to w poparte z powód. Z... Nie chodzi naukowo, tylko... No jak coś przeżyjesz, doświadczysz, to mówisz z siebie. Nie musisz, ja nigdy się nie zastanawiam trochę, tak nie układam. A tak naprawdę to po prostu trzeba czytać książki i cytować mądrzejszych od siebie i gadać ich słowa. Tak, tutaj <grafię> tak, tak naprawdę. naprawdę jest ekran i To podpowiedzi. nawet podpowiedzi. To nawet nie trzeba ekranu, bo tak naprawdę jak przeczytasz bardzo dużo rzeczy w życiu, to po prostu zaczniesz, możesz zacząć mówić tym co przeczytałeś, mimo że nie rozumiejąc nawet tego, wiesz. Trzeba być otwartym po prostu w życiu na różne idee, żeby potem je łączyć ze sobą, nie? Się, często się zamykamy, że o na przykład ktoś nie wiem, będzie lewicowy to nie w ogóle odrzuci prawicowe wiesz, spojrzenie na świat i odwrotnie a zarówno tu i tu są ciekawe często spojrzenia, które mogą, nawet jak się z nimi nie zgadzam, dać jakieś no, nowe światło i potem połączyć coś, ok, teraz zmienia mi się pogląd a najgorzej się zatrzymać i wtedy się nie ma, jakby tapla się ciągle w tym samym i, i wtedy też może wychodzić genialnie, ale a ja w sumie właśnie myślę czasami, a, ale bez nadzieja. Właśnie chciałam to <grym> powiedzieć, że jedno jest to, co ktoś myśli, to a drugie ta, ale to, co samemu się o tym, co się mówi, myśli. I trzecie to, że jak zwykle wszystko jest e, subiektywne, tak. a czwarty by napisał do ciebie i by powiedział, co ty za kocopoły pradzisz. No tak, też czasem ktoś no pisze. Właśnie. Ile odcinków nie opublikowałem, bo mnie uznają, ale bzdury, a może to były najlepsze odcinki, no nie wiadomo. I dlatego umysł płata figle, bo właśnie ktoś może powiedzieć, że super, ja mogę czasem pomyśleć, że nie super, ktoś inny to i kto ma rację? Nikt nie ma racji i zarazem każdy. To jest w czym ciekawe. No i najważniejsze w zasadzie okazuje się, że jest to, co my myślimy sami o sobie. Tak, no. Bo myślisz, że jest dobry odcinek, to no go wrzucam. publikujesz, myślisz, że jest niedobry, tak. to nie wrzucasz. Mimo, że... I finalnie i tak liczy się to, co ty myślisz. Tak, mimo że tamten odcinek, co powiedziałem, że był niedobry, mógł być dobry. To był... Ja w ogóle widziałem, nie wiem, czy tu masz takie pytanie, ale było, że ktoś powiedział. Znaczy takie pytanie, że wrzucam po wrzuceniu na insta swojej fotki, zaraz mi się przestaje podobać i ją usuwam. Nie, to nie zdjęcie ci się przestaje podobać, tylko zaczynasz się bać opinii ludzi i przez to lepiej jest usunąć, uciec od opinii, ale masz, zobacz, jaki racjonalny argument. To ja podjąłem decyzję, podjęłam, że usunęłam, więc to ja to kontroluję, nie ten, co mi się nie, ten, nie ten, któremu może się to nie spodobać, to ja mi się nie podoba. Czyli jak mi się nie podoba, ja mogę sobie usunąć, bo to jest moja decyzja. Nie, to często nie jest moja decyzja, tylko taka zbiorowa, że ktoś właśnie może powie, a brzydkie zdjęcie albo coś, albo będzie się śmieć. nawet jak nie napisze, ale że wyobrażamy sobie, że pomyśli. A jak ty myślisz, że twoje zdjęcie jest beznadziejne, i ktoś jeszcze to napisze w komentarzu. Ale nawet... to, to jest w ogóle też potwierdzenie, ale jeżeli ty myślisz, że to jest ok, i ktoś ci nawet najgorsze gówno napisze, no to to nie jest do ruszenia. Ale jeszcze jest taki paradoks, że jak myślisz, przynajmniej ja pamiętam, że tak miałem, że jak myślisz, myślałem, że nie wiem, to jest coś, co dodaje, jest beznadziejne. Na zdjęcie kiedyś dawno, nie wiem, na, nie wiem, na grono, to już Takie było. było. Uważałem, że to jest beznadziejne zdjęcie Na przykład no, Brzydki jestem, cokolwiek Ale już dodałem I na przykład Polubiłbym, polubiłbym kolega, który Nie wiem, nie jest moim jakby, Że lekko się nie lubimy, czy coś To by było Ta, pewnie polubił, bo mu się nie podoba Bo to właśnie tak działa, że wiesz Że nawet jeżeli polubił, czy coś To pewnie Sisz, ta, Pewnie dlatego, że ma bekę, nie? Bo ty tak myślisz. Ja kiedyś, jak wstawiałam rzeczy makijażowe na Instagrama, to to wyglądało tak, że wstawiałam i wyłączałam telefon i go odkładałam mhm. i na siłę wymyślałam jakieś inne zajęcie, żeby udać, że to się na przykład nie wydarzyło. Ja też czasem tak robiłem. Czasem nadal tak robię, że coś dodam. No, ale już raczej tak myślę a tam, dobra, najwyżej jakby who cares co tam. Ale no faktycznie, że... Tak jakby się nic nie wydarzyło, to trochę jak, o to jest takie jak na przykład czasem jest tak, że no komuś musisz jakąś wiadomość taką odmówić na coś i tak trochę nie wiesz jak, ale w końcu wiesz już ten deadline spływa, żeby bo już ktoś ten, ktoś się upomina, odpiszesz i tryb samolotowy i, i gdzieś tam ten telefon schowany, dobra. No, nic się nie wydarzyło, wyjebane idę. Tak, przecież nie muszę <goda> widzieć ta... od razu nie, tam, odpowiedzi, nie tak. muszę, nie muszę. Teraz to do mnie nie dojdzie i w ogóle jest super. No, no i tak dojdzie, potem odpalasz tak, ten tryb samolotowy. Kurde, jest odpowiedź. Odpowiedź. A tam okej, okay. <goda> wiesz. <goda> A tu pięć godzin jest tak. stosował. ale to się tylko bierze z jakiegoś rodzaju opinii, nie jest to w ogóle faktem prawdopodobnie, że ci się nie podoba, bo jednak ludzie bardzo różne rzeczy dodają i różne rzeczy zdobierają, lajki, nielajki i tak dalej. Zachęciłem kolegę w robienie muzy i boję się, że nie spełnię moich marzeń z muzą, tylko, że on mnie prześcignie. To zazdrościmy, ktoś nie zazdrościł, nie? Ja nawet pamiętam kiedyś, widziałem, że komuś się powodziło na przykład w związku, a mi nie, czy coś, albo coś. To takie, kurde, jakaś zazdrość, że Dlaczego? Jak mnie prześcignie? Albo, że ktoś zaczął coś robić, znajomy właśnie na przykład nagrywać. Kurde, a jak będzie lepszy ode mnie? Przecież to ja byłem tym najlepszym znajomym w tym aspekcie. I zobacz, że też często w relacjach tak się dzieje. Że. No, szczególnie, no niestety, my faceci tak mamy chyba. Że jak kobieta. Coś tam idzie do przodu, nie wiem, awans, to jest jakieś próba ściągnięcia w dół, żeby nigdy ode mnie, żeby ode mnie nie była lepsza. Nie przyścignęła mnie, bo moje męska duma i jego zostanie obite, okopane i co ja teraz przy kobiecie będę takim słabiakiem? Beznadziejny jakiś? Niewartościowy? Przecież ona już jest lepsza. To trzeba złapać za nogę i ściągnąć to nie tylko wiąże się, że mężczyźni tak robią. Nie pokaże dziecku światu, to ode mnie nie odejdzie. Nie pozwolę dziecku na coś, na poznanie czegoś, to przynajmniej nie będzie, wiesz, to się rozgrywa na podświadomości. Nic robić i, i przynajmniej nigdy mnie nie opuści, będzie mnie tylko kochać, bo nie zobaczy, że, a może mój rodzic też się myli, co nie jest przecież niczym złym, no bo każdy z nas się myli, a poza tym dobrze, jak się ktoś zobaczy, że się mylimy, ale no zamiast się właśnie wspierać, że no to ja swojemu partnerowi, koleżance, dziecku, nieważne, podam rękę, bo teraz akurat jestem na wyższym szczeblu z jakiegoś powodu, wciągnę go i razem będziemy szli w górę, bo może kolejnym razem ten mój kolega, koleżanka, chłopak, dziewczyna będzie wyżej i mnie podciągnie, bo będziemy się nawzajem próbować po tych schodach jakoś wchodzić, kiedy ktoś będzie miał się mniej zmęczy, bardziej, trochę nawet jak wchodzeniem po górach. Że jak pamiętam, że jak się szło z kimś, kto był ciągle marudny, już nie dam rady, to się ciężko szło. Ale jak było tak, że już no wiadomo, każ czasami każdemu trochę siły opadną, ale było, że no dobra, to teraz ja mówię, dawaj, dawaj, I on idzie, potem ja się zmęczę, on mówi, dawaj, dawaj, no to szybciej się szło i z jakąś większą frajdą, bo każdy jakoś tak próbował, żeby wejść, nie? A nie, że był jeden, a jak już jak dwóch by siadło, oj, oj, to by usiadł na tej dolinie chochołowskiej, czy jakiej tam w <noise> polanie i by siedział. Fajnie byłoby cieszyć się z tego, że y komuś, kogoś zainspirowaliśmy do robienia czegoś. Ktoś odkrywa swoje i że możemy robić to razem. A nawet jeżeli nie razem, to fajnie jest patrzeć, jeżeli ktoś, kogo znamy, na, po prostu się rozwija. Jest to mega inspirujące. I to jest ważne, żeby sobie myśleć o tym, się zastanowić, czego ja zazdroszczę, czego ja się boję. Czy to chodzi... O moje, właśnie, ego, że stało się malutkie, że teraz ja nie mogę tu brylować, że patrzcie, ja mam najlepszy awans, ja mam najlepsze stanowisko wśród mojej ekipy. To ja, to ja. Oczywiście to też takie, nikt tak nie mówi bezpośrednio, bo to by było odebrane za wyniosłe, bezczelne i w ogóle jakieś takie, tylko tak, żeby tak się czuć, że patrzcie. No, a co teraz, teraz oczy są na tamtą, bo coś. Nie, to ja muszę, więc ściągnijmy. No tak, tak byśmy wszyscy resz, rośli. No oczywiście, no to któż nie zazdrościł tego? Zazdrość jest o tyle dobra, jeśli inspiruje poniekąd i jest takim bodźcem, kurczę, zazdroszczę, też tak chcę i coś robię w tym A, kierunku. No to nawet bo to wtedy jest nie jest stricte zazdrość. No, jest to jakaś taka trochę zazdrość, no ale jest pozytywna, ale jeżeli jest to zazdrość taka zawisna i to teraz będę chciał, chciał komuś utrudnić wręcz. I podkładać kłody, no to w zasadzie sobie samemu się szkodzi, bo się poświęca swoją energię na to, żeby komuś coś utrudnić, niż samemu coś robić lepiej. Pożeranie energii to jest specjalność. Oj, to była moja specjalność, marnować. Że, o, albo że komuś coś to na przykład potrafiłem, wiesz, dać dislajka. No i to tak... To ale jest hejter! Przecież, no tak, ale to jest bezsensowne, że komuś kogo tak. znasz. Bo tak jesteś, się wnętrznie malutko się czujesz, że... O damy, ale przecież nie będzie wiedział, że to ja. Oczywiście potem powiem, że super, wiesz. No i czy chciałoby się teraz post zastanowić w odwrotną? Dostać od tej osoby taką rzecz? No nie. Spotykasz siebie na ulicy. Co mówisz? Dzień dobry, Pawle. Tak. Pawle. Niektórzy piszą Pawle do ciebie. Ja pamiętam, że kiedyś gdzieś siedziałem i ktoś powiedział do mnie, o, czyś Witek. <laughs> Ale to w ogóle jakaś, wiesz... I potem... I potem był taki śmieszny, że potem spotkałem tego Kolesia jeszcze z dwa razy i już tego tak dla jaj mówił. O, cześć Witek. W ogóle się nie znaliśmy, w sensie wiesz, to było jakieś randomowe w ogóle, wiesz, pomylenie, ale potem jakoś się wiesz, zapamiętaliśmy. Nie wiem, co miałbym sobie powiedzieć, bo w sumie bym powiedział, dobrze Cię widzieć i tyle, no tak wściskam. Dobrze cię widzieć tak. To jest takie. wspaniale nawet ci widzieć. No, z jakąś taką wdzięcznością do siebie. Jak zmotywować się do zmiany pracy? Jest komfortowo, ale brak rozwoju. A skąd ja mam to wiedzieć? <ścoughs> tak naprawdę. Właśnie, jak zmotywować się do wyjścia z komfortu, ale jednak coś nam przeszkadza. Niby komfortowo, ale jednak. No bo trzeba porzucić tą swoją starą tożsamość, która. Niby jest bezpieczna, ale ona nie jest tego dobra, no bo nagle to jest trochę takie, bo nagle co? A jak mi to sprawi radość? I, za... I wszyscy inni będą teraz patrzeć, jak bezczelnie się cieszy, że zmienił pracę. Wiesz, jak ma że się cieszy czymś, że coś mu wyszło. Może nie wyszło, bo też może to nie być, wiadomo, dobry, mm, dobra, dobry wybór, ale trochę jest tak, że no patrz, jak bezczelnie, odważnie to zrobił. Że jest takie, ej, że taki jakbyś rodzaj nieprzyzwolenia na takie, mimo, że to nie jest nic bezczelnego, tylko takie, wiesz, no jak można tak od... No tak, no z pracy trzeba być niezadowolonym. No, na przykład, no to jest częste w sumie, jak się słyszy, że narzekania, też to, że trudno jest trochę tak jakby postawić na swoim, bo właśnie co otoczenie, bo nawet często chodzi, że z, wiesz, znajomi może, coś tu będą, to zmienia pracę, coś tu, co może, wiesz, no dlaczego mamy się Powstrzymywać, bo coś, ktoś, bo to często o to chodzi. No tak, ale czasami to też jest tak, że jeżeli chcesz coś zmienić, to to wymaga nowych działań, nowych sytuacji, czyli sytuacji być może, w których nawet nigdy nie byłeś, albo są dla ciebie stresujące, lękowe, no bo masz nowych ludzi, nowe otoczenie, być może pewnych rzeczy musisz się nauczyć, czyli musisz siebie postawić w dużym dyskomforcie. No a na szali drugiej masz jednak ten komfort. Tylko ja to zawsze przyrównuję do tego, że na przykład trudno jest nauczyć się, na przykład, żeby negatywnie o sobie nie myśleć. Trudno jest się tego nauczyć, ale czy trudniejsze jest nauczyć się tego i zacząć żyć jakoś szczęśliwiej, czy trudniejsze jest całe życie w tym życiu? No moim zdaniem trudniej jest finalnie żyć całe życie w bólu, jakimś cierpieniu, niż pocierpieć chwilę, bo i tak cierpisz i potem jakoś będzie lepiej. Oczywiście różnie bywa, ale z reguły, jak się podejmie kroki, jest się silniejszym i tak dalej. A i tak przecież cierpisz, to jest trochę tak. I tak cierpię, ale nie pocierpię, żeby przestać. Się, to nie jest też ta zmiana, to z reguły nie jest tak naprawdę cierpienie, tylko jakiś dyskomfort. Ja tak sobie wtedy zawsze mówię i to jakoś mnie tak nakręca, że no tak, przecież to jest racja, to przecież no jakby lepiej to zmienić. To, to co Ciebie motywuje do tworzenia podcastu? Sława, pieniądze, apetyt rośnie na więcej. Nie wiem, bo to jest przyjemne po prostu. Sprawia mi to radość, żeby sobie pogadać. Nawet ja się nie motywuję do tego, że muszę dzisiaj nagrać przed lustrem. Nie wiem, po prostu no dzisiaj to chyba trzeci odcinek tutaj nagrywamy, więc a mi to sprawia przyjemność. Ale czasem nie sprawia, to wtedy nie nagrywam po prostu. Ale staram się, żeby to, co robię, było przyjemnością i radością ale z różnym skutkiem. No więc nie, ja, tu motywa... ja w motywację nie wierzę. Bardziej wierzę w umiejętność czerpania radości z tego, co się robi. Dalej czy stop? A jeszcze coś jest? Pokazałeś tyle pytań, no to mam, ale... Zawsze za dużo czegoś wymyślę, i potem trzeba to wykonać. No, dokładnie. Ale, nie, ale tym sęk to jest ciekawe, bo właśnie nie trzeba wszystkiego wykonać. I to też jest super. Spojrzałeś na moją listę i powiedziałeś, co tak mało? To jest właśnie, wiesz, to też chyba ludzie o to pytali... Jak radzić sobie z tym poczuciem bycia niewystarczającym? No, czasem trzeba odpuścić. Okej, nie muszę wszystkich tych pytań zrealizować. Nie wiem, nie pamiętam, co w nich jest. Czy ty też myślisz, że nie robisz wystarca... wystarczająco no właśnie. dużo? to jest ten <laughs> przykład, że mówię, zrób więcej tych pytań, spisz, bo chciałbym wystarczająco w ogóle na wszystkie, wszystkie odpowiedzieć i być wow, wow, wow. No nie, no nie jestem w się w stanie wszystkiego zrobić, bo jest na przykład się zmęczonym, potrzeba odpocząć i już czuję, że trochę jestem zmęczony, na przykład tyle gadania dzisiaj, nie? I w sumie dobrze byłoby zmierzać ku końcowi, bo ani ja nie będę czerpał z tego jakiejś takiej fajnej radości, więc i nic z tego dobrego finalnie pewnie nie wyjdzie, nie? No bo po co się czasem zmuszać, a to też jest takie zmuszanie. Obwinianie się, to jest potem, rodzi to, że się jest niewystarczającym i nie radzi sobie, Kurde, tylko z ośmioma pytaniami dałem rady, tylko cztery godziny dałem radę się uczyć, no może też czasem tyle się da radę. I się jak się zacznie obwiniać, że beznadziejny jestem, no nawet nie potrafię dziesięciu godzin pracować pod rząd bez przerwy, jestem beznadziejny, no jak ja mam coś osiągnąć w życiu, nie? Co się czuję wtedy jak gówno, kiedyś tak sobie mówiłem? Właśnie, że za mało pracowałem, a to i tak było na przykład 8 godzin, 10, wiesz, no wystarczająco dużo, żeby tak nie myśleć. Poczucie winy zamiast okej, okay, wybaczam sobie, że dzisiaj dałem rady dwie, po prostu tak się rzeczy złożyły, że i wybaczam sobie, że jakoś popełniłem błąd, że trochę za dużo może na telefonie, no bo mnie te poczucie winy nic i tak nie da. Wręcz przeciwnie, bo potem czuję się zły na siebie, a jak czuję się zły na siebie, to jakoś to trzeba odreagować, zagłuszyć, i czyli z reguły jest się kompletnie nieproduktywnym, bo się jest zapiętym, spiętym i takim zmęczonym, i w ogóle. Ojojoj. Ja myślę, że dobrze byłoby na siebie spojrzeć z dystansu trochę tak, jakby się film oglądało, czyli patrzysz na siebie, albo nawet tak, jak. Na swojego najlepszego przyjaciela, no i tak naprawdę racjonalizujesz sobie, czy naprawdę za mało, jak patrzysz na siebie tak z góry, jak, jakbyś oglądał film, no bo ta zmiana perspektywy myślę, że jest taka fajna, i wtedy można sobie spojrzeć na to trochę inaczej. Bo jak się jest we własnym ciele, to zawsze jest wszystko trudne do oceny. A jak tak trochę się oddalisz od swojej sytuacji? to możesz stwierdzić okej okay, nie no faktycznie no nie muszę tyle nie muszę więcej już jest i tak dużo zrobione ale żeby móc się umieć zdystansować to trzeba przeznaczyć na to przestrzeń uważny czas bo jak się jest właśnie w ciągłym pośpiechu i biegu to nie ma na to momentu żeby się zatrzymać i o sobie pomyśleć zastanowić się bo jest to ciągły bieg i tak naprawdę żeby dojść do tego to trzeba dawać sobie przestrzeń na ciszę, medytację, uważność, nie rozproszenie, bo wtedy nie da się spojrzeć na siebie z dystansu jak obserwator. Przynajmniej ja nie potrafię i nie wiem, czy ktokolwiek tak potrafi, jak biegnie, nie biegnie, bo chce pobiegać sobie, tylko wiesz, cały pogoń jest za jakimiś osiągnięciami i tak dalej, to bardzo trudno jest, żeby móc się zdystansować, spojrzeć na siebie. A do tego potrzebna jest cisza, obserwacja, uważność. Może medytacja, a przede wszystkim, jak dla mnie moim zdaniem, to bez tego ciężko tak naprawdę sobie się przyjrzeć, że ok, jestem wystarczający. To jest wystarczające. Może na dany moment życia nie jestem w stanie więcej, bo jeszcze nie mam zasobów. Za bardzo się stresuję, nie potrafię się rozluźnić i wszystko mnie szybko zjada muszę nad tym i chcę pod tym popracować, niż od razu wszystkiego się nachapać, nałapać, bo trochę jest takie w chęci, żeby szybko coś, nie? Mieć. A szybko to można sobie nogi powykręcać, się wywalić. No tak trochę jest. Tak jak się biegnie szybko po schodach, no łatwo się wywalić. To jest tak, że właśnie czasem odpuszczać, ok, wychodzę, zamykam, kończę. W sensie to, co, dobra, mogę dzisiaj nie zrobić, nie zacerować tych skarpet, bo też mam do zacerowania skarpety. No, dwie pary. A leżą. I kiedyś by wzbudzały we mnie poczucie winy, że nie miałem czasu, że coś. A teraz myślę sobie, okej, okay, wybaczam sobie, że tego nie zrobiłem, jakby z tym wyrozumiały, no bo to też dzięki temu uczy wyrozumiałości do innych osób, które czasami no też z jakichś powodów czegoś nie dowiozą, nie zrobią, nie mówię tu, że ktoś permanentnie olewa obowiązki, tylko no zrozumiesz wtedy łatwiej, że na przykład partner, czy ktoś z bliskich, nie wiem, no nie zdążył posprzątać, bo no też i nie, że nie zdążył regularnie, nigdy nie sprząta, akurat dzisiaj nieważne, że ok, trochę za dużo na telefonie posiedział dzisiaj, no, ale wtedy jest się do siebie, przez to, że jest się do siebie wyrozumiałem i się widzi, no mi też się zdarza tak zrobić, że zamiast wykonać obowiązek jakiś, no to też jednak siedziałem w tym telefonie i dało się to zrobić, ale nie obwiniam siebie, bo jak się obwiniam, to potem ten na siebie muszę wyładować na... Kogoś bliskiego, partnera, że on na przykład tak zrobił, no bo złym się będzie na niego, jak on siedzi w telefonie, kiedy jest się na siebie złym, kiedy się siedzi w telefonie. Inaczej to trochę się nie jest na niego złym, no chyba że on tylko siedzi na telefonie i nic nie robi, no to wiadomo, ale każdemu się czasem zdarzy to trochę za długo, wiesz, posiedzieć, za długo pooglądać, za, no poleżeć na tym łóżku, nie, czasami. I tym miłym akcentem, Możemy kończyć dzisiejsze spotkanie klubu banalnych, tych banalnych słuchaczy z jeszcze banalniejszymi. Prowadzącymi. W banalnym świecie, w którym banał go nie banał, ale banał to życie, więc bądźcie banalni. Ty, ja i my jesteśmy banalni. Nie wiem, co mówię, ale czy to ma jakieś znaczenie? Znaczenie jest takie, że możesz się teraz uśmiechnąć do siebie i życzyć sobie.